Dzień dobry, witamy i właśnie nadeszła ta godzina. Będziemy z Państwem do skutku. Czekamy na sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Kto wygra wybory? Dzisiaj wszyscy zadajemy sobie to pytanie. A co w programie? Przez najbliższe godziny teraz krótkie podsumowanie kampanii wyborczej w Polsce i również kampanii wyborczej za granicą, bo w Chicago też głosowaliśmy. Za mniej więcej 2 godziny czekamy na wystąpienie liderów partii Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, premier Ewa Kopacz i przewodnicząca Beata Szydło. Połączymy się też z Polską, z przedstawicielami partii politycznych. Zaprosimy do skomentowania przybliżonych wyników wyborów naszego analityka do spraw politycznych Jerzego Beckera. Również gościem w Radiu 1030 będzie dzisiaj znany specjalista do spraw wizerunku wielu polityków w Polsce, Piotr Tymochowicz. W studiu ze mną koledzy Piotr Orłowski. Witam serdecznie. Paweł Proczkowski. Witam serdecznie. I tak jak powiedziałam, czekamy na sondażowe wyniki wyborów w Polsce. Czekamy. Być może wystąpienie liderów już nawet za godzinę, bo mamy godzinę drugą u nas. W Polsce zmiana czasu, w Polsce w tym momencie godzina 20. Za godzinę o 21 lokale wyborcze zostaną zamknięte i zazwyczaj... Jeśli ktoś nie naruszy ciszy wyborczej, nie zostanie ona złamana, wtedy ta cisza może zostać przedłużona. No i bywało tak, zdarzało się, nawet chyba przy ostatnich wyborach było tak, że zasłabł jeden z głosujących, czy z członków komisji wyborczej i ta cisza wyborcza była przedłużona o godzinę. Natomiast na razie nic nie wskazuje na to, żeby ona została przedłużona, także prawdopodobnie za godzinę lokale wyborcze zostaną zamknięte. Po zamknięciu lokali wyborczych od razu pojawiają się wyniki sondaży, exit polls, ponieważ nie poznamy dzisiaj tych oficjalnych, końcowych wyników. One będą dopiero podane po przeliczeniu wszystkich głosów, czyli prawdopodobnie jutro, być może rano, być może po południu, bo to różnie bywa, zależy od tego, jak sprawnie idzie to liczenie głosów. Na początku pojawiają się te badania exit polls i one zazwyczaj są bardzo przybliżone do tego, co się dzieje. Natomiast teraz już, bo dzięki internetowi... Można obchodzić ciszę wyborczą, więc w internecie pojawiają się różne spekulacje, ale one często się później sprawdzają, więc jeśli Państwo chcecie, można wpisać hashtag i słowo bazarek, bo pod takim hashtagiem ludzie dyskutują, komentują na temat wyborów. No i co ciekawe, dwie partie, które rozgrywają między sobą tak naprawdę te wybory, bo one mają największe poparcie, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, one są przewrotnie, my możemy to powiedzieć, bo nas cisza wyborcza nie obowiązuje tutaj. Prawo i Sprawiedliwość jest nazwane pistacje, więc informacje o tym, jaki wynik mają pistacje, a kontra ośmiorniczki, czyli jest to związane z tą słynną aferą taśmową, gdzie Radosław Sikorski zajadał się ośmiorniczkami, no i tak ochrzczono Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. No i ludzie piszą tutaj, że pistacje mają nawet 40%, bo to różnie jest tak, 40 kilo pistacji, różnie to jest przedstawiane, ośmiorniczki z kolei koło 19. Pojawiają się też różne inne dane odbiegające od tego, ale tych, które są, powtarzają się, jest najwięcej właśnie w okolicy 40%, minimalnie poniżej 40%. Pistacje, ośmiorniczki około 19%. To są, proszę Państwa, spekulacje. Zresztą dzisiaj to, co przedstawimy tutaj, to oczywiście będą przybliżone wyniki sondażowe, a Państwowa Komisja Wyborcza, tak jak powiedzieliśmy, wyniki może nawet za 2 dni podać, nie wiemy tego. Natomiast jeśli chodzi o sondaże, które mieliśmy w tej ostatniej chwili przed ciszą wyborczą w Polsce, to było Prawo i Sprawiedliwość 32%, Platforma Obywatelska 20%, tak wypowiedzieli się ankietowani na ostatnim sondażu przedwyborczym dla Millward Brown. No co ciekawe, może powiedzmy, bo to, co jest ujawniane, na razie ujawniane jest, PKW ujawnia frekwencję wyborczą i ona jest bardzo wysoka, dlatego że do godziny 17 czasu polskiego głosowało prawie 39% uprawnionych. Zazwyczaj jest tak, że zresztą ostatnie wybory, które zniechęcały, no bo politycy zniechęcają od jakiegoś czasu wyborców tym, co mówią, do tego, żeby chodzili do urn, to z tego, co pamiętam, chyba przy ostatnich wyborach parlamentarnych to było około 35%. Co ciekawe, przy tych niższych, im niższa frekwencja, tym korzystniej dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że on ma taki, ta partia ma zdyscyplinowany elektorat, który chodzi głosować, więc im niższa
frekwencja, tym więcej osób głosuje. Co mnie zaciekawiło jeszcze, Warszawa to jest miasto, w której jest największa frekwencja. Dotychczas około 50% do tej godziny 17 oddało głosy. Co nie zawsze potwierdza, prawda, historię, bo w Warszawie nie zawsze głosuje dużo ludzi. Dokładnie tak, ale z drugiej strony, jeśli ten bazarek, o którym mówiliśmy wcześniej, to tak, mamy wyższą frekwencję niż zazwyczaj, a na bazarku wychodzi na to, że prowadzą pistacje, więc trochę nam się tutaj to miesza. Zobaczymy, być może to wszystko za godzinę zostanie przewrócone, okaże się coś innego. Może powiedziałeś, Piotrze, że rozgrywa się oczywiście główna walka pomiędzy partiami Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. Z sondaży wynika nieodmiennie, wszystkich sondaży, jakie były robione przed wyborami, że Prawo i Sprawiedliwość odbierze zwycięstwo Platformie Obywatelskiej. Natomiast bardzo ważne jest, jak będą ludzie głosowali na te inne partie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie samodzielnie utworzyć rządu, wówczas z którąś z tych partii, która wejdzie do parlamentu, będzie musiało utworzyć, to są spekulacje, ja jeszcze raz powtarzam, koalicję. I teraz, kto będzie koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości? To jest wielki znak zapytania. Jest wielki znak zapytania i tak jak to w kampanii bywa, wszystkie partie się prześcigują i wszystkie walczą o swój elektorat, więc wszystkie są przeciwne sobie, no, łącznie z tym, że koalicjanci Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, oni też sobie szpile wbijali podczas tej kampanii wyborczej, mimo że współrządzą, że wspólnie decydowali o losach kraju przez ostatnich 8 lat. Podobnie z Prawem i Sprawiedliwością i ugrupowaniami, które są postrzegane jako te po prawej stronie sceny politycznej. Paweł Kukiz na przykład, jego partia. Na początku mówiono o tym, że to jest najpewniejszy koalicjant dla Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei teraz nawet Antoni Macierewicz, który był w Chicago, on powiedział, że przecież Paweł Kukiz nie ma żadnego programu. On mówi, że on nie potrzebuje programu. Jest fajnym muzykiem, ale on nie widzi go jako koalicjanta. I z kolei inne te partie też mówiły, że nie zgadzają się z programem Prawa i Sprawiedliwości i nie będą chciały wchodzić w koalicję. Ale polityka rządzi się tym, że w kampanii mówi się jedno, a później, jeśli do rozdania są te wszystkie fotele i miejsca, za czym idą kontakty, układy i pieniądze, nagle nie ma problemu i te partie się dogadują. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość sprawowało rządy w Polsce, to było w 2005 roku i wówczas koalicja była z Samoobroną. I LPR-em i wtedy ta koalicja się nie powiodła, ten rząd rozpadł się szybko, tam było chyba półtora roku rządzenia. I od 2008 roku rząd utworzyła Platforma Obywatelska. Były, tak, dokładnie, wraz przedwczesne wybory. Polskim Stronnictwem Ludowym. Zobaczymy, jak to będzie, bo z wszystkich sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi. Być może będzie jakieś zaskoczenie, my tego nie rozwiązujemy, ale gdybając, jeśli okazałoby się, że PiS wygra te wybory i uda mu się, bo to też jest tak, że zdobywając te 40%, o których się mówi o tych pistacjach, gdybajmy te 40% głosów, chyba byłoby zdolne do samodzielnego rządzenia. Jeśli samodzielnie by rządziło, byłoby na pewno tej partii łatwiej, tym bardziej, że mają prezydenta, który też pochodzi z tego ugrupowania i mogliby swoje jakieś tam pomysły przekładać. I jeśli to, o czym mówisz, się spełni, proszę Państwa, to jest sprawa precedensowa od 1998 roku bodajże, dlatego że żadna z partii nie rządziła samodzielnie aż tak, mając prezydenta i parlament. To prawda, to się zmieniało. To znaczy było tak, był taki moment przecież, że Jarosław Kaczyński był premierem, Lech Kaczyński prezydentem. No ale w parlamencie była koalicja, w rządzie była koalicja, natomiast rzeczywiście to byłoby wyłamanie się z tego, co się działo dotychczas, to dałoby możliwość Prawo i Sprawiedliwości wprowadzenia swoich zmian. Teraz powiem szczerze tak, ten pierwszy rząd, który utworzono z Samoobronem i LPR-em, on się nie powiódł. Tam, zresztą dlatego Platforma później wygrała te wybory, bo ludziom nie podobało się to, co się działo. Wyborcy mają krótką pamięć, oni pozapominali i teraz to wszystko się pozmieniało, ale z drugiej strony no, mają w pamięci to, co działo się przez ostatnie 8 lat i wielu osobom to się nie podobało. To, dlatego także... też, czy pokażą dzisiaj czerwoną kartkę Platformie? Czy oni wyciągnęli wnioski z tego, co było wcześniej, bo jeśli ten rząd zostałby stworzony i działoby się to w podobny sposób, to sprawowanie władzy, jak działo się za poprzednie rządu, kiedy premierem był najpierw Kazimierz Marcinkiewicz, później Jarosław Kaczyński, to
jeśli okazałoby się tak, że oni stracą to poparcie i ludziom nie podobałoby się ten sposób sprawowania władzy, to ja myślę, że to byłaby ostatnie wybory, w których Prawo i Sprawiedliwość wygrywa i ludzie pokazaliby im całkowicie czerwoną kartkę. Nastąpiłoby całkowite przetasowanie na polskiej scenie politycznej, bo my już widzimy w tym momencie przy tych wyborach, że pojawiają się nowe ugrupowania, że jest potrzeba tego, żeby tą zabetonowaną scenę polityczną jakoś pozmieniać, natomiast jednak okopane Platforma i PiS są w taki sposób, że one są hegemonami na tak, razie ale, i tego ale się nastąpiło, nie nastąpiły przetasowania właśnie na dole sondaży wyborczych, tak to ujmijmy, bo nawet już Lewica idzie w trochę innym składzie niż tradycyjnie i zawsze szła pod sztandarem Leszka Millera. Tak samo nowe partie, prawda? Partia Razem, Partia Nowoczesna i wszystkie pozostałe. Kukiz, który jest Kukiz, wielkim dokładnie. Antysystemowcem i objawieniem tych wyborów. Ja już nie mówię o Januszu Korwin-Mikke, który tak samo no, jest w dalszym ciągu, mimo udziału w poprzednich wyborach, nową twarzą, chociaż starą tak naprawdę no, na scenie politycznej. Zazwyczaj w takich sytuacjach, jak ludzie chcą czegoś nowego i szukają czegoś nowego, łatwo jest przebić się z kontrowersyjnymi wypowiedziami. No i chociażby dlatego Janusz Korwin-Mikke. Paweł Kukiz, który też ma bardzo mocne wystąpienia, takie kontrowersyjne, on krytykuje wszystko, co było dotychczas, on mówi o nowym. Niewiele za tym tak naprawdę idzie, bo on, może skupmy się na tym, co było przy wyborach prezydenckich, bo to było wielkie zaskoczenie, Bronisław Komorowski z niesamowicie dużym poparciem, bo on miał przecież ten elektorat pozytywny, tam był w okolicy nawet chyba 65% Polaków go w tych dobrych chwilach popierało, no i nagle to wszystko zostało zmarnowane przez słabą kampanię wyborczą, jeśli chodzi o jego sztab. Andrzej Duda wyjątkowo dobrze i jego sztab to rozegrali i oni marketingowo wygrali te wybory. W ogóle PiS wygrywa wybory w cuglach, jeśli chodzi o internet. Wspaniale przygotowana kampania. A to się z kolei kłóci z tym tak naprawdę, jak ta partia jest odbierana, bo ta partia jest odbierana jako partia, która raczej uważa, że takie stare metody są lepsze, a tutaj internet, który idzie do przodu, on im pomaga, ale trzeba przyznać PR-owców i sztabowców, którzy są odpowiedzialni za to, żeby takie ciekawostki wrzucać, żeby ściągać tych ludzi, tych niezdecydowanych także. Oni to robią bardzo umiejętnie. Platforma się pogubiła. Platforma została troszeczkę pozostawiona sama sobie po tym, jak Donald Tusk odszedł do Brukseli, gdzie on potrafił złapać za kołnierze tych swoich współpracowników, zmobilizować ich, miał dobrych doradców. On wziął dużo tych ludzi ze sobą do Brukseli. Oni tam mają przyzwoite stanowiska, więc poszli razem z nim. No i wyznaczył na swoją następczynię Ewę Kopacz, która nie jest politykiem, mówmy się, tego kalibru jak Donald Tusk, który potrafił bardzo dobrze grać na tej scenie politycznej i rozgrywać to z Jarosławem Kaczyńskim. Właśnie, powiedziałeś premier Ewa Kopacz. Musimy też zauważyć, że ta kampania to też była kampania dwóch liderek po raz pierwszy. Wcześniej premierem była Hanna Suchocka w Polsce. To było jedyny raz od czasów no, wolności i upadku komunizmu. Natomiast w tej chwili do władzy właściwie doszły dwie partie, sygnowały dwie kobiety, które ze sobą walczyły. Widzieliśmy dosłownie ten mozolny ich mozolną pracę codziennie. Gdzieś pojawiały się w jakiejś części Polski, tam rozmawiały z ludźmi, spotykały się z wyborcami, mówiły o swoich programach i to było niesamowicie, bo ta kampania polityczna też zostanie zapamiętana jako kampania właśnie dwóch kobiet liderek partii. Ale nie tylko one, bo przecież Zjednoczona Lewica, oni też wystawili panią Nowacką, która też jest kobietą i ogólnie chyba idzie świeże w tej polityce i młode, bo dotychczas było tak, że były te stare, zgrane twarze. Jarosław Kaczyński zobaczył, że wystawiając Andrzeja Dudę, który pokonał Bronisława Komorowskiego, być może też przez to właśnie, że to była potrzeba świeżości, on był gdzieś w tej polityce, on był zawsze w drugim rzędzie. Został wystawiony na czoło i powiodło się. I chciał zobaczyć, czy to się sprawdzi w tych wyborach parlamentarnych. Z kolei Donald Tusk odchodząc też wyznaczył Ewę Kopacz, która gdzieś również była tam w tych szeregach u góry Platformy, ale ona nigdy nie była w pierwszym rzędzie. Okazało się, że
że do pewnego momentu oczywiście, bo ona była marszałek Sejmu przecież, natomiast to było tak, że pozmieniało się to wszystko, mamy nowe twarze w pewien sposób, jednak w tym starym, zabetonowanym środowisku wychodzą nowi, zobaczymy jak to się sprawdzi. No, ja bym powiedział tak, że to, bo padają zarzuty o sterowanie z tylnego siedzenia i mówiono o tym, jak Donald Tusk odchodził do Brukseli, że on wyznacza Ewę Kopacz, która była, jeśli chodzi o sposób sprawowania polityki, ona była jego uczennicą i była bardzo uległa temu, co on proponował, ona zawsze mu przytakiwała, i że to on będzie z tylnego siedzenia, z Brukseli rządził w Polsce, ale czas pokazał, że tak się tam jest dużo rzeczy do zrobienia, on po prostu nie miał na to czasu. Zapewne od czasu do czasu jakieś telefony do Brukseli były wykonywane z Warszawy, no bo on ma niesamowite doświadczenie. Natomiast tutaj chyba Ewa Kopacz jednak próbowała rządzić samodzielnie i przez to, że on nie ma tak dużego doświadczenia, nie zawsze to wychodziło. Z kolei Jarosław Kaczyński wystawił Beatę Szydło i tutaj jest dużo bliższa korelacja. Ja nic nie sugeruję, ale prawdopodobnie to wszystko jest dużo bardziej konsultowane i ta kampania jest prowadzona z dużym udziałem Jarosława Kaczyńskiego. W studiu wyborczym Radia 1030 na razie robimy przerwę, ale zostańcie z nami, jeszcze bardzo wiele komentarzy, bardzo wiele gości w naszym studiu dzisiaj. Naprawdę gorąco będzie dopiero Gorąco będzie, jak przedstawimy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Wracamy po krótkiej przerwie, dokładnie 29 minut do końca głosowania w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych, w Polsce. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych zapewne dowiemy się o sondażowych wynikach i o tym, kto wygrywa. Tak jak mówiliśmy na początku, ci Państwo, którzy nie słyszeliście, pojawia się taka giełda w internecie pod hashtagiem Bazarek, z której wynika, że Pistacje, czyli Prawo i Sprawiedliwość, my możemy to w Chicago to powiedzieć, nawet około 40%. To byłoby zaskoczenie, bo w sondażach PiS miał powyżej 30, miał nawet jakieś 35-36, ale to jest 4% więcej. Im wyższy wynik, tym trudniej te procenty zbierać, więc to byłoby efektowne. Z kolei ośmiorniczki, Platforma Obywatelska, afera taśmowa, około 19%. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby cisza wyborcza, która jest do końca głosowania, została przedłużona. Zdarzały się drobne incydenty. W jednym z lokali wyborczych pojawił się jakiś mężczyzna w stroju wojskowym z bronią. Została wezwana policja, ten pan został wyprowadzony, ale to nie zakłóciło głosowania, także to głosowanie trwa zgodnie z planem. Frekwencja wysoka, tak jak mówiliśmy, około 39% na godzinę 17, czyli ludzie mieli jeszcze 4 godziny do głosowania, PKW później poda tą frekwencję. Poza tym nie było jakichś wielkich problemów. Są takie ciekawostki. Jeden z lokali wyborczych, zazwyczaj te lokale wyborcze są w szkołach i one są takie oficjalne. Jeden z lokali wyborczych, tam ktoś wystroił go, tak jak to w kościołach przy okazji świąt, różne ciekawe szopki bożonarodzeniowe z oryginalnymi elementami są. Tutaj został maluch jakiś zepsuty wstawiony, trójkąt ostrzegawczy i to, nie wiem, być może to chodziło o to, że... Zabawa wyborami. Niekonwencjonalnie i coś, czego w Polsce raczej nie jest przyzwyczajone. Jak głosowali Polacy, bo głosowali też w Chicago. Tutaj mieliśmy kilkanaście komisji wyborczych. Ja wczoraj byłem w jednej z tych komisji w Mount Prospect i sporo Polaków przychodziło. Tutaj zgłosiło się do głosowania około 15 tysięcy osób, ale to, że zgłosiło się do chęć udziału w wyborach te 15 tysięcy osób, to nie oznacza, że tylu Polaków głosuje, bo my możemy się zapisać, trzeba było dokument, paszport mieć ze sobą i zarejestrować się, ale mogło się nie przyjść, czyli zobaczymy, ile osób tutaj głosowało. Po wpadce, która była, nazwijmy to wpadką, no bo to było nie do końca uregulowane, ale po tym, jak konsulat RP w Chicago przy wyborach prezydenckich podał wcześniej o tym, jakie były wyniki głosowania i ile osób głosowało. W tym momencie jest uczulony na to i konsulat zrobił taką ciszę wyborczą dopiero po tym oficjalnym ogłoszeniu. Z konsulatu dostaliśmy informację, że dopiero po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów w Polsce będziemy w stanie tutaj poznać też wyniki chicagowskie. Ja nie powiedziałabym, że to była wpadka, to po prostu było ogłoszenie wyników w internecie, dlatego że tak naprawdę, jeśli Państwo chcecie zobaczyć... W Polsce. Jak
zostało nazwane tak, wpadką. Jak w waszym wyborczym lokalu głosowano, to w tej chwili oświadczenia komisji powinny z pieczątkami i podpisami wisieć na drzwiach każdego lokalu tak wyborczego. Jest. Także jeśli chcecie to zobaczyć, każdy może iść czy do Mount Prospect, czy na South do Górali, czy gdziekolwiek w Chicago, tam gdzie głosował, jeśli i te wyniki państwo są znać, już znane. Znać wszystkie wyniki, to musielibyście zrobić objazd po wszystkich lokalach i zsumować to wszystko, bo konsulat wcześniej podawał te całe zbiorcze wyniki, natomiast teraz czekają. No rozumiemy to, bo to zostanie w pełni ogłoszone razem z tymi wynikami podawanymi przez PKW. Musi być konsulat uczelony, pewnie dostał też informacje z Polski, jak się zachowywać, tutaj nie mamy nic przeciwko. Także, ale tutaj wszystko było ok, też nie było żadnych incydentów. Trochę tych ludzi przychodziło, ale ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo zgłosiło się do głosowania te kilkanaście tysięcy. Prawie 14 tysięcy w okolicach Chicago, powiedzmy, bo to jest okręg dużo większy mamy, niż Chicago. Dokładnie, mamy dużo większy okręg. Osienne Stany. Biorąc pod uwagę to, jak dużo Polaków lub ludzi z polskimi korzeniami, tymi z paszportami, mieszka tutaj w okolicy, to nie jest dużo, bo tutaj mówi się o tym, że Polonia tutaj liczy około miliona osób. Taka ta Polonia, która może się jeszcze utożsamiać z ludźmi. Tak, ale jest to nieprawdziwa liczba, bo kilkaset tysięcy. Według cenzusu jest 960 tysięcy ludzi przyznających się do polskich korzeni, ale przyznawanie ale to nie się, a to nie jest, to nie, to nie są ludzie, którzy to nie na pewno ma urodzili się w Polsce. No ale liczmy, że ich jest, no, 600 dajmy, że ich, tysięcy, myślę, że nawet tysięcy. Mniej. Myślę, że nawet mniej. I te kilkanaście tysięcy głosujących, to nie jest taka duża liczba. I później, ale w Polsce nikt na to nie zwraca uwagi, później te wyniki wyborów, takie jakie one są tutaj, na kogo by się nie głosowało, zazwyczaj Prawo i Sprawiedliwość tutaj jest bezkonkurencyjne, no i później idzie sygnał do Polski, że Prawo i Sprawiedliwość, tutaj wszyscy Polacy głosują. Także nie jest to do końca odzwierciedlające tą rzeczywistość. Polacy, Piotrze, ci, którzy chcą, widzisz, chodzą, oczywiście. No ta frekwencja chyba podobna jest do frekwencji w Polsce. W Polsce tak samo nie głosuje 100% uprawnionych do głosowania, prawda? No ale jest różnica między kilkaset tysięcy, kilkanaście, a tutaj no jest, te 35%. Jest, ale właśnie chcę powrócić do programu, który robiłam parę dni temu wraz z Rafałem Jurakiem, gdzie ludzie, nasi słuchacze dzwonili i mówili na antenie o tym, jaki jest ich stosunek do wyborów, i głosy są podzielone pół na pół, dlatego że niektórzy uważają, że mieszkając i żyjąc w innym kraju nie mają prawa do głosowania. To jest ich wybór, że tak dokładnie powiem, tak, postawy obywatelskiej, i absolutnie tutaj ani nie oceniamy tego, ani nie popieramy, ani nie krytykujemy, ale tak jest, że są ludzie, którzy twierdzą, ja stwierdzam fakty, ja nie krytykuję, stwierdzam fakty. Są ludzie, którzy uważają, że mieszkając, wybierając dobrowolnie mieszkanie na emigracji, nie powinni głosować. Są ludzie, którzy uważają, że mają Polskę w sercu, jest im to bliskie i idą do lokali wyborczych. Ich prawo, państwo polskie takie prawo zapewnia. Takie są prawa demokracji, wątek, tak? Emigracyjny w wyborach parlamentarnych, bo to był dosyć istotny wątek. 2 miliony Polaków wyjechało. No, Wall Street Journal dzisiaj napisał o tym, że mimo paru dekad już po odwilży w Polsce i że Polska, mimo że jest krajem wolnym, to w dalszym i bezrobocie jest na dosyć niskim poziomie w Polsce, bo to jest 9,7%. Mimo tego w dalszym ciągu Polacy wyjeżdżają, no bo oczywiście średnia płaca jest dużo niższa niż w tej Europie Zachodniej. W związku z tym 2 miliony emigrantów, które opuściły Polskę, i teraz było to moim zdaniem przedmiotem takich przetargów politycznych podczas tej kampanii. Właściwie obwiniano Platformę Obywatelską za to, że za czasów ich rządów ci ludzie musieli opuścić kraj. Z drugiej strony Platforma Obywatelska mówiła, że no, stara się stworzyć odpowiedni, prawda, tutaj klimat gospodarczy po to, żeby ludzie wrócili z emigracji wraz z zarobionymi funtami, dolarami czy innymi pieniędzmi. Nas w Stanach to w ogóle nie obejmuje. My tutaj raczej obserwujemy... No tu jest blokada na ten napływ, także tutaj tak, to nie ma przełożenia. Mało obserwujemy tego, zmniejszanie się Polonii. Tak jest, niż... ludzie stąd wyjeżdżają chociażby na wyspy, gdzie się okazuje, że tutaj musieli siedzieć, część musiała siedzieć nielegalnie, a mają jakby taką sytuację, że mogą jechać na, chociażby na Wyspy Brytyjskie, gdzie mają podobne płace i tam mają świadczenia socjalne i wszystko, i to się pozmieniało. Mnie ciekawi jedna rzecz, bo Polska weszła do Unii Europejskiej wcześniej, przed 2004 rok, tak? Przed
przed rządami Platformy Obywatelskiej. Przecież jeszcze rządził PiS i ludzie też wyjeżdżali. W momencie, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, od tego czasu Polacy zaczynają wyjeżdżać. No, z jednej strony to jest tak, że Europa daje lepsze warunki, no ale Europa ma te swoje demokracje dużo dłużej. A patrząc na to, co Polska osiągnęła przez te lata, przez ponad 25 lat, od 1989 roku, jak z kraju bardzo biednego, porównując do tych innych krajów w Europie, skoczyła dużo wyżej. Oczywiście, no tak to jest w demokracjach, że robią się wielkie podziały przy tym, że część osób zarabia wielkie pieniądze, część osób mniejsze, ale mimo wszystko jest dużo lepiej i nikt tego nie neguje. I tak jesteśmy postrzegani też przez prasę zagraniczną. Ja dzisiaj przejrzałam artykuły, jest ich bardzo niewiele. Niewiele mediów zagranicznych obserwuje jakoś bacznie wybory parlamentarne w Polsce. Nic dziwnego, dlatego że no, jest to demokracja, która rządzi się swoimi prawami. Nic wielkiego się w Polsce nie stanie. Jeśli nowa partia dojdzie do władzy, będzie to dalej demokratyczne nowa państwo. Stara partia. Nowa stara partia. The Wall Street Journal może w korespondencji z Warszawy zamieszcza taki najbardziej przekrojowy artykuł na ten temat. New York Times. New York Times poświęca dzisiaj w ogóle miejsce wyborom, na swoich łamach wyborom na świecie i pisze: Polska, Argentyna i trzy inne. Okazuje się, że nie tylko w Polsce są wybory, są również w Argentynie, gdzie wybierają prezydenta, w Gwatemali, na Haiti i tak dalej, i tak dalej. I właśnie tak zbiorowo nas New York Times potraktował. Guardian tak samo i wszystkie te trzy artykuły podkreślają, że sytuacja gospodarcza w Polsce się zmieniła. Zmieniła na lepsze od 1989 roku i tego negować nie można. No niewątpliwie. Polska, to jest tak, że w miarę jedzenia rośnie apetyt, tak? Czyli w Polsce się dużo bardziej poprawiło i nawet Polonia, która tutaj mieszka, na pewno wszyscy przyznają, że wyjeżdżając do Polski, wracając chociażby na wakacje kilkanaście lat temu, w momencie, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która też była krytykowana, ale jednak my płacimy do Unii Europejskiej, wpłacamy, ale to wszystko są takie naczynia połączone. Dobra, ale żeby nie było za wesoło, jednak pytanie jest o to, dokąd zmierza gospodarka Polski i dokąd zmierza właśnie ta kondycja kraju. I to już tak wesoło nie jest. Wzrasta dług publiczny, bezrobocie, tak jak powiedziałam, jest na dobrym poziomie, ale to, co na przykład Prawo i Sprawiedliwość zarzucało podczas wyborów i kampanii wyborczej swojej rywalce Platformie Obywatelskiej, to, że wyprzedany został majątek państwowy, to, że właściwie kapitał zagraniczny rządzi gospodarką polską, że Polska jest sterowana przez kapitał niemiecki. To są wszystko zarzuty, które warte są rozważenia. No to jest kwestia wizji kraju, bo Platforma starała się bardziej liberalnie podchodzić do budowania tej polityki. W wielu krajach ci, którzy bardziej liberalnie podchodzą, oni pozwalają na więcej biznesowi i oni opierają na biznesie tworzenie polityki kraju.